Niektórzy z was mogą jeszcze pamiętać starą maskotkę Wojana. Wyglądała ona w ten sposób i na Wojan Shopie była przez określony czas, a potem magicznie zniknęła. Nie było jej przez prawie 2 lata. Przez ten cały okres pracowaliśmy nad tym, aby tą starą maskotkę zmienić, odświeżyć jej wygląd, sprawić, żeby była znacznie lepsza. I udało nam się. Po 2 latach możemy oficjalnie pokazać wam naszą nową maskotkę Wojana. Wygląda ona w ten sposób. No spójrzcie, czy ona nie jest przecudowna. Naprawdę długo nad nią pracowaliśmy, no i taki efekt piękny uzyskaliśmy, który moim zdaniem jest po prostu nie do podrobienia. Ta maskotka jest większa od poprzedniej, ma 26 cm wysokości, jest zrobiona z bardzo miłego materiału, idealnego do przytulania. No ta maskotka jest po prostu świetna i jest od teraz dostępna na Voyanshop, dlatego wbijajcie i sprawdzajcie. Ostatnio jak maskotka się wyprzedała, to nie było jej przez 2 lata. Także śpieszcie się, póki ta maskotka jeszcze jest. Wbijajcie na Voyanshop i sprawdzajcie nową maskotkę Voyan Team. O tak, widzowie, jak super zacząć odcinek, kiedy Katnap jest uwięziony w więzieniu. Ej, ale nie mam przy sobie niestety kamery, żeby mógł spojrzeć, czy on tam nadal jest. Ale wiem, gdzie ta kamera się znajduje. Ej, jest upaliona w domku, więc chodźmy sobie tam czym prędzej do paliona, ponieważ on ma ten specjalny wyświetlacz, na którym widać każdą kamerę, którą umieściliśmy w więzieniu Katnapa. Oj, mam też przy sobie nową maskotkę Wojana. O mygy, jak ona kozacko wygląda. Nie dość, że wygląda kozacko w Minecrafcie, to jeszcze lepiej wygląda w prawdziwym życiu, bo spójrzcie, tak wygląda, przepiękna jest. Naprawdę, to jest moja ulubiona rzecz obecnie na Voyan Shopie. Pracowaliśmy nad nią pełne 2 lata, bo chcieliśmy ją tak ładnie dopieścić. Więc zapraszam serdecznie, voyanshop.pl. Chodźmy sobie z tą maskotką do drugiej ręki. Wezmę sobie magiczny kubek, no i mamy zestaw idealny. Czekaj, czy jest tutaj jakiś palion, czy jakiś Nubek, czy halo, ha... O! Paliano! Jak mnie wystraszyłeś! A przepraszam, że tak... Ojej, Wojan, ale mnie wystraszyłeś! Ej, Nubek, a ty nie jesteś, nie powinieneś być teraz pilnować Katnapa, Nubek? A czemu ja? Przecież on ma zabezpieczenia, on nie ucieknie. No właśnie, przyszedłem tutaj, żeby się upewnić, że tak jest, bo ten tablecik ostatnio tutaj zostawiłem tobie i ty powiedziałeś, że masz jakieś specjalne miejsce, w którym ono się znajduje. Chroniony, wiesz, że mam wiele skrzyń w tej chacie. No wiem, te skrzynie są poukrywane dosyć mocno, dlatego właśnie ja u ciebie zostawiłem ten tablecik. Masz, bo ja bym chciał zobaczyć, czy Katnap nadal jest, bo mam, ja się troszeczkę martwię. Mam też wiele skrzyni. Pytanie, w której to było skrzyni? Daj mi chwilę. A gdzie ty idziesz? W tajemne miejsce. Ale ja mam nadzieję, że ty chronisz ją bardziej niż jakby, wiesz, Katnap by do ciebie zadzwonił, to żebyś czasem nie dał mu tego, nie? Ej! Powiedz mi, co jakby to ktoś jest? Zobaczył tyle skrzyń. To to? No. Inna jakaś maszyna, ale lepiej tego nie dotykać. Maszyna. To był jakiś zmieniator. Pamiętam, że Nubek w coś się zamieniał, ale nie pamiętam już co. Tak, co to, to? Może wrzucimy grę Katnapa? Nie, lepiej nie wchodźcie w to, bo was zamieni. Wyjdź, to dobra. Jest zły pomysł. Co dobra, nie mówisz? Wchodzę tam. Chodźmy po ten, po tą rzecz dla Katnapa. W ogóle widzowie, oby ten Katnap był tam zamknięty. Musimy dosłuchać. Co to jest? Ej! To moje! Ej! Jakaś tajna baza pod... Ukryłem ją w złocie ptycha. Ej, tu coś widzę. To, tutaj jest, co to jest? To jest coś ukryte tutaj? To jest moja tajna baza, no! A tam było, a tam było, tam schowaliśmy plecak ptycha kiedyś. Aha, a teraz ptycha tutaj jest, no dobra. Chodźcie zobaczyć, chodźcie zobaczyć. I co, co ty tak głęboko ukryłeś to Katnapa kamerkę? Nie, nie, już kamerkę mam, ona była tam wyżej u ptycha, ale tutaj kiedyś plecak ptycha był. Tak mocno zabezpieczony, no dobra, tak, w takim razie sprawdźmy, czy ten Katnap nadal jest na tych kamerach. Chodźmy zobaczyć, uwaga, otwieramy kamerę i sprawdzamy! O! Zobacz! Jest! Jest w środku, biega sobie i wszystko jest git, chyba, tak mi się wydaje. Ej, ale on coś dziwnego... Ej, on się jakoś dziwnie zachowuje, musimy chyba pójść sprawdzić, bo on zachowuje się jak jakiś opętany, co to jest? Co to jest? Szybko! Widzowie, zobaczcie! Ej! On skacze i jakoś ten, jak opętany lata, dobra, musimy koniecznie, dobra, wychodzę z kamer. Mam co, on się wydostaje z więzienia? Nie, nie, ale, zachowuje się bardzo dziwnie, dziwnie kręci głową. Może głodny jest. Głodny? No w sumie nie dawaliśmy mu jedzenia, ale jakby był głodny, to byś właśnie chyba nie miał energii, co nie? Tak mi się wydaje. No właśnie, a może... Do Katnapa czym prędzej, widzowie, bo musimy się dowiedzieć, o co chodzi. Musimy szybciutko, mamy jakieś auto, o, zoba.
Zobaczmy. Lecimy, lecimy. O, ale silnik, V8. Dobra, jedziemy. Dobra, ja tu wykręcę po Zawojanowice. Pięknie. Jedziemy śledziem. Jedziemy. To paliwa starczyło. Uważaj, jak jedziesz, no. O, dojeżdżamy już, patrzcie. Jesteśmy. Teraz, patrz, więzienie całe zabezpieczone, ultra ładnie, o to właśnie tutaj chodzi. Witamy w więzieniu. Nic się nie stało w sumie. Wysiadka. I jeden słuchajcie. Czat na pies, dobra, czat na pa, lecimy. O, on jest taki zły, tak? Co się dzieje? Katnapie, co ty odwalasz? Dlaczego tak latasz jak jakiś opętany? Co? Jak dobrze, że jesteście, no nie, to nic mi się nie dzieje, ale... Jaki? Jaki dzień nadchodzi? O czym on gada? Musicie mnie chyba wypuścić. Ja muszę wyjść, bo teraz... Nie, Catnap, na pewno się nie wypuszczamy. Co ty mówisz? No, to jest podstęp. Ale Catnap? Dosłuchajcie mnie do końca. W tej nocy ja muszę wiedzieć, jaki jest księżyc. Czy dzisiaj przypadkiem nie będzie pełni? Pełni? Co? Księżyc? A co będzie, jak będzie księżyc z pełnią? Pełnią będzie, będzie pełnia, jak dostaniesz, wiesz z czego, z mojego mieczyka prosto w ciebie. Będzie pełnia, jak dostaniesz pełnego kopniaka, ja muszę się dowiedzieć, jak jest księżyc, bo to dla mnie bardzo ważne. No, to jest pogodę sprawdź. To co, będzie to pełnia czy nie? No nie wiem, pełnia? Może będzie, nie wiem, sprawdź Nubek. O, jest chyba ciemno się robi trochę. Nie, czekaj, czy mamy się bać? Nie no. Nie no, on jest w najbardziej zabezpieczonym więzieniu, to się nic nie wydarzy, ekipa spokojnie. Zamykam go właśnie teraz. Katnap, wyluzuj. Nie ma opcji. Te, taki mały katnapik, nigdy, dobra, chodźcie. Nie słuchajcie go nawet, on nas... Spokojnie, spokojnie. Nie strasz, nie strasz. No właśnie, chodźmy stąd. O co teraz jakoś nie wiem, oszukać, albo przekupić. A ta pełnia to dzisiaj, ej, niby ta pełnia jakaś tam się robi, co? Widzowie, no jak tak. Myślicie, to jest pełnia, czy nie jest pełnia? Wydaje mi się, że on tak tylko gada, żeby nas przestraszyć. Chodźcie, wracamy na Wojanowice, bo on pewnie nic takiego złego nie planuje. Ej, to, ale wiesz co, mi się zdaje, że jak będzie ta pełnia, to może warto, żebyśmy tam poszli potem zobaczyć do niego, co? Jak poszli, gdzie poszli, nic nie poszli, jest wszystko ideolo. Nie ma o co się bać, jest wszystko git. Wracajcie do domków. Ty jesteś trochę nieodpowiedzialny, bo jak on tak mówi, to może on faktycznie jakiś... Czemu właśnie ten Catnap był taki przerażony? Słuchaj, ostatnio przecież jak Catnap cię robił trolla, to się nabrałeś. Ja się teraz nie planuję już w ogóle nabierać. Ej, racja, dobra, nie. No dobra, masz rację. No właśnie, on ci mówił... Ale co jeśli to akurat teraz będzie coś innego? No ale to wtedy kłamał i teraz by... Nie kłamał, no na pewno wtedy kłamał i teraz też kłamie. On kłamy na pewno. No. Bądźmy ostrożni, mieliśmy się na baczności. Ustawiam sobie budzik. Noc jak każda inna noc. Ustawcie sobie budzik, jutro 7 rano wstajemy i nagrywamy kozackiego chowanego albo 15 skrzynek. Dobra. Mogę spać u ciebie? Trochę się cykam tego wodza w sumie. No masz mnie pokój. Dobra, dzięki. Tam dobra. Dobranocki. Narka. Widzowie, nie ma o co się bać. Catnapik tak straszy, Paliona też tak straszył i Palion z tego strachu go wypuścił. A my nie planujemy go wypuścić. My trzymamy go w ultra zabezpieczonym więzieniu i pójdziemy teraz spać, bo niczego nie musimy się obawiać. Dobranoc. Wojan, stawaj, słyszałeś to? Co się dzieje? Piękna maskotka. Stary, nie wiem, jakiś wielki wybuch był. Nie słyszałeś tego? Wybuch? Nie, ja mam głęboki sen, nie słyszałem żadnego wybuchu, bo... Tak się wystraszyłem, normalnie było takie, ja wiesz, pieś i nagle BUM! Co? Ale gdzie? W jakiej okolicy? Gdzie? Gdzieś na Wojanowicach? Halo? Był taki ogromny wybuch, że ja nie wiem właśnie z której strony on nadszedł. Dobra, a czy to nie było czasem z tamtej strony? Wiesz co, jak spałem, to może... nie mów tak! Idziemy po nich, szybko, chodź. Dobra, chodźmy szybko do nich. Ja zaraz zobaczę, co się mogło wydarzyć. Będziemy musieli tam pójść i sprawdzić, że to czasem Catnap coś nie kombinuje. Czekaj, oni pewnie poszli spać do góry. Chłopaki, gdzie jesteście? Idę do Paliona. Palion! Stawaj, Palion! Oni tak znienacka! Co kombinujesz? Co ty robisz? Tu jest Nubek, gdzie jest Nubek? Nubek, wstawaj! Nubek, wstawaj! Noc nie może być taka! Nubek, wybuch! Słyszałeś wybuch? Tylko ja się obudziłem przez wybuch. Ja nie mogę, ja mam twardy sen. Wybuchy, no tak, Palion wali bąki. Nie, to nie taki wybuch! Gdzieś tam, słychać było straszny wybuch! No. Ale chwilę, przecież tam jest Catnap, to czemu to było słychać? Z więzienia? Z więzienia chyba, obudź nie wiem. Się, no co ty! Dobra, wstawaj. Czekajcie, sprawdzę na pierwszej kamerze w ogóle, czy cokolwiek widać, ale to na pierwszej, dobra.
Nie, czekaj, tutaj nic. Widzę jakąś ogromną dziurę ze śladami jakimiś. O nie, to było to! Więzienia? Ale nie jak widzę. To w więzieniu? Nie widzę drugiej strony, czekaj, przełączę na drugą kamerkę. Druga kamerka przełącza. O! Ej! Co to jest? Ej! Widziałem! Widziałem, jest ogromna dziura w więzieniu, widziałem jakiegoś potężnego stwora, który wychodził z tej dziury. Nie, Katnap miał rację. Ratunku. To teraz, co teraz? Nie wiem, dobra, co trzeba teraz, będzie co coś... Teraz, co teraz, coś... Zbroje zakładamy. Dobra, załóżcie pierwsze co to zbroje, to najważniejsze. Założyłem tak. Wszystko. Wsiadajcie do auta, ale czekaj. Ja mam... Przypomniałem sobie, mam zewnętrzne kamery. Muszę zobaczyć na tej zewnętrznej kamerze. A ja sobie zapomniałem ten wziąć coś... tego do jedzenia, to trzymajcie się. Nie, Nobek, zostajesz, idziesz z nami. Idziesz z nami. Katnap chyba zmienił swoją postać w jakąś straszną. A druga kamera chyba widać było z niej zewnętrzną część więzienia. Czekaj, to była chyba ta kamera. Klikam, wchodzę. Czekaj. Ej, co to jest? Co jest to? No mów. To nie wiem jak to opisać. Ej, ono może szybko! To był... Opisuj wielki kolczyna. Słuchajcie, to był ogromny katnap. Ogromny. Co? Taki... Jak ogromny? Przecież on jest taki mały na wysokość taką malutką. On był... Może ty masz lupę powiększającą w kamerze? On był taki jakby postawić mnie i Paliona na mnie. On taki duży był. Naprawdę. No naprawdę. Panowie. I on chodził... Ja zapomniałem zasnąć chyba. I on chodził na czterech nogach, a potem na jednej nodze. Ja nie wiem, jak on to robił. Wsiadajcie do auta. Jedziemy to zobaczyć. Ale nie ukrywam. To jest normalne, ty chcesz tam jechać? No słuchaj. Weźcie miecze w ręce. Ale ci się chyba przewidziało coś chyba. Nie. Ja muszę sprawdzić, czy to nie jest... A może to mój ser? Czy my stąd wyjedziemy kiedykolwiek? Ból! Czy my stąd kiedykolwiek wyjedziemy? Ała! Nie mogę się stąd wydostać. O, dobra, udało się. Jedziemy szybko odkryć, o co tutaj chodzi. Czy to był, czy to była straszna zmiana Katnapa? Ej. Katnap miał rację, tak? Czyli to by wszystko tłumaczyło, tak. Nie, no patrzcie, więzienie jest, widzicie? Więzienie jest, czyli jest wszystko git. Nie, to nie było to od tej strony, to było tu! Spójrzcie! O kurde, jaka dziura. Więzienie całe stoi. Przecież no taki, to jest lipa. Taki mały kat na... obsydian wysadził? Nie zrobiłby tego. Dobra, chodźmy dalej. Tam gdzieś szedł, w tamtym kierunku, tam, chodźcie szybko! W tamtym kierunku, ja to dosłownie przed chwilą on tutaj był. On za śladami! Biegniemy! Ej, co wy robicie? Tyle dymu. No Nubek, bieg, gdzie ty jesteś? Widzicie to? No jest tyle dymu. Ile dymu? Widzicie to, co ja? Widzicie to, co ja? To jest jakaś dziura z wybuchem. O, Megy, co to jest? Ale potężna dziura. Co to jest? No tu jest napisane. Skąd to? Tabliczki. Jaki zniszczę dym was wszystkich! Zniszczę was wszystkich, wszędzie napisane. Zniszczę was wszystkich, zniszczę was wszystkich. Dlaczego? Ej, dobra, to jest straszne! Zniszczę was wszystkich, jakieś tabliczki są tutaj straszne. Ja biorę moją maskotkę i ja stąd uciekam. Na razie. Nie, na razie. Musimy to rozwiązać. Ej, faktycznie, myślałem, że nie ma tej dziury, a tu wszystko jest. Nubek, ty co, widzisz to, co tutaj się dzieje? Ja nie, ja o, nie, jasna, nie idę. Ja nie idę sam. Wiesz, ja nie co jest napisane? Co? Co? No, Nubkowi pokazuję. A, no tak, tam. Przeczytaj sobie. Przeczytaj. No, zniszczę. Kocham was. To nie jest... Ja cię kręcę, to nie jest kocham ja wszystkich. To jest zniszczę. Zniszczę was wszystkich. O nie! No właśnie. To wszystko trzeba się układać w jedną całość, czyli katap jest zły. Jest, Nubek. No tak, mówiłem. To było brawo, czuć panowie. Od samego ja początku. Mówiłem, pilnujcie go. Dzwonił do mnie, groził tak mi, a teraz co? Ale Palion tego wypuściłeś, pamiętasz? No tak. Dobra, nie ma go tutaj. Widzicie jakieś kolejne ślady, które się kończą? Ślady poprzednie. O, tu widzę. Jeden. Tu dalej są. Gdzie? Dalej są. Dobra, czekaj. Idę. Co to za ślad? Kolejny, dobra. O, tu następny. Ej, i tu. A czy tamten katla był taki duży, że mógłby zrobić te szpony? No, on był takiej wielkości, stary, na tej kamerze widziałem. Patrz, tu są kolejne szpony tego ogromnego. Już wszystko rozumiem. Ja widzę dym chyba. Już wiem, w jaki co sposób... Co tam jest tyle lawy? On te szpony zostawił. On ile mały by dymu tego tak nie zostawił. Ej, faktycznie ta lawa, co tu robi ta lawa? Co to jest za miejsce? Spalę was.
Co on ma powiedział? Ej, dobra. Was. To ja się na to nie godzę, prank, nie godzę się na takie traktowanie. To jest prank, nie, to, nie jest, to nie jest prank, no co ty? Nubek, to nie jest prank, to jest, to, to jest... Ja to widziałem. Dobra, ja wam mówiłem zawsze, kartap jest ekstra, mówiłem wam, był ze mną w domku i wszystko było git. Nie, on jest jakiś straszny, on ale... On siedział drapną, to nie było au, git. To jest... Co to było? Ej. Ej. Ruchome piaski. A. Uważaj na ruchome piaski, dobra, chodźmy tu, słuchajcie. Tu widzę jakąś jego kolejne widzę ślady, widzę, patrz. Tu a następny. A one gdzieś prowadzą. Gdzie? I zobacz, tu następny, zobacz. To ej, są do kolejne. Góry prowadzą. No, do tej ogromnej góry do tylko. Góry? Nie, do niej. Nie, na pewno nie. Przez oh my God. Nie chciałby tam być. Nie, dobra, widzowie, ja się obawiam, że tam może być coś naprawdę strasznego. Czy ten katnap się zmienił w jakiegoś potężnego, strasznego katnapa? Patrzcie, tutaj są ślady. Dobra, ryzykujemy Nubek. Życiem. Ale Nubek, gdzie ty masz zbrojkę, Nubek? Musisz być silny. No, bierz zbroję, Nubo, właśnie. Zakładaj ach, no taką, no to jestem. Ja cię kręcę. Jestem. Idziemy, słuchajcie. Idziemy. Tutaj, a tutaj, w prawo. Dobra, będziemy tu bezpieczni. Ślady. Słuchajcie, tam jest, opa, tutaj jest katnap. Jest! Mrówki takie! Wszystkie koty pozabijać nawet jak wygląda jak rynek! Nie! Ej! A co jeśli? Jeśli nie pytaj, dlaczego? Nie pytaj, czy mnie to boli, nie pytaj, czy płaczę, czy mi jest przykro. Po prostu trzeba to było zrobić. Jestem mężczyznem, pokonam katnapa. No, się nie umiecie no skupić, wiem. Ja was będę prowadził. Patrzcie, czekajcie, panie, idę pierwszy. Ach. Tu są ślady. No dobra, Nubek, prowadź, no jak ty jesteś taki. Panie detektywie, słucham się odważny. Pana. Słuchajcie, nie ma tutaj ostatni ślad. No właśnie. Gdzie panie Nubek? Ostatni ślad. No nie, no na pewno gdzieś jeszcze jest. O, jest! Patrz, tu jest kolejny, dobra. Mam, okej, no racja. Czyli idziemy na górę. I teraz znowu na dół? No to na górę czy na dół? Dobra, teraz... Tu. O, tu! Widzę kolejne ślady. Widzę kolejne ślady, tylko gdzie o, one nas prowadzą? Tutaj zaraz gdzieś będzie! Ja czuję tutaj kota. Ej! Tutaj jest jeszcze jeden ślad. Dziwne, dobra. Czy widzicie jeszcze jakieś... Tu! Masz? Dobra, coraz trudniej jest je zauważyć. O, jest kolejne, dobra. Do góry? Dobra, jestem do góry idę. Wspinajcie się. O, pięknie. Spinam się. Następny. Tutaj. Dobra. Tutaj może co? Chyba się urywa ślad, nie ma gdzie iść. Jaskinia? Nie, do góry spróbujmy wejść, do góry się wespnijmy jakkolwiek. Gdzie do góry? Tam. Na górę, tak? Tam? Dobra, no może, tylko trzeba będzie tam jakoś wejść. Czekaj, o, ja mam obsydian. Zobacz, obsydianem. Op, op. Co ty robisz? Op! Op! Nie mogę. Op! Dobra. Op! I jeszcze tu, ej, mam ślad! Zobacz! Gdzie? Tu gdzie stoję. O dobra, gdzie faktycznie? Tu gdzie stoję, za tobą Nubek. Ej, ale dziwna góra, zobaczcie. Ej, co tu się dzieje? Tu? Ej. Jakby... Jakaś jaskinia! Tu jest... z piaskiem? Dziwne, taka dziwna jaskinia. Wydaje się... Ślady! Nie mówię, że tam są kolejne ślady. Ja nie schodzę znowu do jaskini, znowu jaskinia, ja nie chcę. Nubek, miecz w ręce. Uważajcie na pułapki, panowie, uważajcie na pułapki. Nubek, uważaj. Ale ja mam wszystko, co potrzebne, patrzcie. Nie, Nubek! Tu jest taka jama, wyciągajcie miecze. Miecze. Chcę mieć fajta ze mną, to będzie mieć fajta pierwszy. Ze mną. Ja co, ja pierwszy? Ja nie idę pierwszy. Pierwszy, kapitanie, lecisz. Ale ślady tam prowadzą, to jest znowu kolejna. A może tam pójdziemy i zobaczymy tego malutkiego kotka, katnapa, małego. Tak, na pewno. Widzisz, ja taka pierwszy, innego. Ja pierwszy nie idę, nie dam się wkopać znowu. Ej, tu jest pułapka, uwaga! Jaka pułapka? Skąd wiecie? No tutaj żwir jest postawiony. Dobra. I spada. Możliwe, płaska. Dobra. Ale pa, kolejne ślady idą tam. Patrz, tych śladów jest tu naprawdę bardzo dużo i one prowadzą. Co to było? Nubek? Nie, to nie byłem ja, nie Nubek mam takiego głosu. Nie. Burszcie w brzucho? To chyba, to pochodzi tam z dołu. Czekaj, może zaraz nie. Znowu. Panowie, panowie, patrzcie na mnie, panowie! Ej, znowu! Zrobił balion, nie iść tam, to było słychać. To było słychać za głośno. Dawajcie za mną, dawajcie za mną. Ja tam nie schodzę. Idź tu. Nie. Nie będę tam sam szedł. Nie, dobra, ja też idę. Czy wy słyszycie, jak to brzmi? Ja też wychodzę, sorry, ja jestem. Nie, dobra, nie chodź, wracamy, co? Czy nie? Ja tego nie lubię, no ja chyba muszę stąd wyjść. Nie, dobra, idziemy tu, Nubo! Schodzimy tam! Nie, nie możemy! Idziemy, damy radę.
Jesteśmy tutaj wszyscy razem, mamy mecze. Nie idę tam. Co? Zgłosz czemu nie? Nie idę tam. Palion, wracaj! Palion! Sami nie pójdziemy. Zieloniasty, potrzebujemy cię. Dobra, idę pierwszy, okej. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Ja tam jednak nie idę. Wy też to widzieliście, że to jest to, co ja widziałem? Co Palion robi? Co? Palion! Co ty robisz, chłopie? Jesteście tutaj. Przyszliście po mnie, ale ja nie jestem katnapem. Teraz zostałem strasznym katnapem! Co to jest? Czemu katnapie? Dawaj się! Ja mam pytanie. Do góry. Ja mam jedno pytanie do katnapa. Katnapie, czemu ty jesteś taki duży i straszny? Nubek, nie gadaj z nim. Nie zadałem takich pytań, Nubuś. Patrz, co dla ciebie Nie, przegłupuję go, Nubek, nie idź po to! Ale poczekajcie, poczekajcie, patrzcie, jak on mnie skazenął i był mały, to zawsze mi dawał dirta, bo go tak nauczyłem, to ale na pewno teraz musi być cię dobry. Zje, jak jest duży, Nubek, ty tam... Nie, poczekajcie, co ze mną! Zostań! Zostań! Co? Nie, poczekaj, ja muszę to zobaczyć, bo ja go nauczyłem, żeby mi dawał dirta, może... Nie! To jest zły katnap! Nubek, uważaj na siebie! Jak coś, to przyjdźcie po mnie, poczekaj! Spokojnie, Katapiku. Dobra, spokojnie! To jest zły katnap! Pamiętasz, że... Dla ciebie, chodź! O nie! Nie zlizaj się tyle, nie, co on robi! O nie! Dzięki! Uciekaj! Uciekaj, Nubek! Uciekaj! Przerażający! Co on robi? Uciekaj! Uciekamy! Ewakuacja! Szybko na górę! Obsydian! Obsydian! Goni nas! Nie! Na górę! Szybko! Z tego wychodzimy! On do nas idzie! Kręcę! Szybko! Co on robi? Dobra! Człowieku, daj więcej! Co ty? Daj mi więcej! Dobra, ewakuujemy się stąd! Ewakuujemy! Palion, wyłaź stąd szybko! On mi nie chce dać bloków! No daję ci cały czas! Ej, on tu idzie! Już tu jestem! Chodź! A Nubek gdzie jest? Nubek, gdzie jestem na górze! Już na górze, dobra! To ewakuacja i zamykamy to! Od razu jak wychodzimy, to zamykamy! Sorry, ja już to zamurowałem! Sorry, chłopaki, ja lecę teraz! Nie, ale dirtem, dobra, dawajcie, przekopiemy się szybko i zabudowujemy to obsydianem. Szybko, obsydianem. Zamykamy to i uciekamy, widzowie. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.